Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Są pierwsze wyniki kontroli w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Sprawa dotyczy szczepień celebrytów. Już po pierwszym dniu z całą pewnością możemy stwierdzić, że doszło do celowego złamania zasad narodowego programu szczepień. Ta celowość jest potwierdzona kilkoma faktami. Po pierwsze, personel czy osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością, zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu. W pliku, który został przesłany do Centrum E-Zdrowia, w którym znajdowały się właśnie nazwiska osób upoważnionych do szczepienia, znajdowały się nazwiska właśnie tych osób, o których coraz więcej dowiadujemy się z mediów i których deklaracje przyznania od kilku dni właśnie obserwujemy w mediach. Czyli te osoby zostały nieprawidłowo zgłoszone, nieprawidłowo nawet względem wyjątków, które zostały określone, ponieważ zostały zgłoszone jako personel medyczny. Premier Mateusz Morawiecki znów spotkał się z internautami i odpowiadał na ich pytania. Pierwsze Q&A w nowym roku. Pierwsze w tym roku spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z internautami zdominował temat szczepień. Na pierwszy plan wybiła się kwestia wcześniejszych szczepień niektórych celebrytów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, podkreślił premier. To jest oczywiście bardzo niewłaściwe zachowanie, że tutaj jest prowadzona kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Pan minister zdrowia na pewno będzie wyciągał konsekwencje. Bo jak zaznaczył premier, procedura jest bardzo precyzyjnie określona i ci celebryci, którzy mówią, że tak nie jest, nie mają racji, dodał szef rządu. Nie przyjmuję takich tłumaczeń. Premier Mateusz Morawiecki dopytywany był także o dobrowolność szczepień. Pojawiają się bowiem reklamy na przykład linii lotniczych, które niejako wprost mówią zaszczep się i leć. Szef rządu przypomniał tu początek epidemii i promy, które stały się siedliskami zakażeń. Jest wiele oczywiście podmiotów w skali międzynarodowej, które regulują dostęp na przykład do swoich usług i produktów. I linie lotnicze są takimi podmiotami. Zapewnił jednak, że z punktu widzenia państwa szczepienie jest dobrowolne i tak zostanie. Zaznaczył, że im osób się zaszczepi, tym szybciej wrócimy do normalności. Jedno z pytań dotyczyło kwestii szczepienia nauczycieli. W całym kraju jest około 600 tysięcy. Nim przystąpią oni do szczepień na szeroką skalę, w przyszłym tygodniu będą testowani. Poprzez przebadanie dużej liczby nauczycieli móc szybciej wrócić do normalnego, stacjonarnego toku nauczania. Premier zaznaczył jednak przy tym, że nie ma pewności, czy ten powrót do szkół będzie możliwy zaraz po feriach. Wszystko zależy bowiem od sytuacji epidemicznej w kraju, a ta może być różna, bo na horyzoncie widmo trzeciej fali. W niektórych państwach, takich jak Wielka Brytania, Słowacja czy Niemcy, dochodzi do gwałtownego wzrostu zakażeń i zgonów. Słowacja nie zamknęła stoków narciarskich. Słowacja, Czechy w dużym stopniu nie zamknęły hoteli. To jest krok, za który niektórzy nas krytykowali dwa tygodnie temu. Przypomnijcie sobie państwo. Oczywiście wobec wirusa COVID-19 z ogromną pokorą trzeba podchodzić. Nie wiadomo, jak to będzie w Polsce. Nie zabrakło też pytania o odmrażanie gospodarki i przywrócenie do normalnego funkcjonowania m.in. punktów gastronomicznych. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że tu trzeba poczekać na uspokojenie się sytuacji pandemicznej. Otwarcie gospodarki, a zwłaszcza tych branż, które są najbardziej narażone na kontakty społeczne, jest niezwykle wrażliwym barometrem, wrażliwym instrumentem, działaniem z punktu widzenia skuteczności walki z pandemią. Szef rządu zaznaczył przy tym, że dla najbardziej poszkodowanych branż przygotowane są już pieniądze na częściowe rekompensaty za straty i ubytki w dochodach. Długo, dość, za długo czekaliśmy na zgody ze strony Komisji Europejskiej. W końcu udało się przekonać Komisję Europejską i środki budżetu państwa polskiego angażujemy i będziemy dalej angażować w pomoc dla przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki poinformował także, że rząd równolegle z opadaniem epidemii zaprezentuje nowy Polski Ład. Pokaże w nim plany inwestycyjne i propozycje dotyczące funkcjonowania wielu dziedzin życia, w tym społecznego i gospodarczego.
Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym. Rekomendacje w tym zakresie zostaną przedstawione jeszcze w tym miesiącu. Tak zwana konstytucja dla nauki to duża reforma, która wykazała mankamenty na etapie wdrażania, przekonuje minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Stąd praca specjalnego zespołu ekspertów, który ma naprawić wszelkie luki i nieścisłości. Jak poinformował minister Czarnek, eksperci wypracowali już rekomendacje dla uczelni. W obszarze ewaluacji, w obszarze wydawnictw i czasopism, w obszarze pracowników uczelni, w obszarze awansu naukowego, to wszystko jest gotowe. Wytyczne zostaną zaprezentowane w drugiej połowie stycznia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją rozporządzenia dotyczącego stosowania tzw. mechanizmu praworządności. Chodzi o zablokowanie negatywnych konsekwencji dla Polski, przekonuje prokurator generalny. Choć obóz władzy cieszy się z wynegocjowanych warunków rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania mechanizmu praworządności, to w rzeczywistości paradoksalnie jest to dokument, który tę praworządność łamie, zauważa prokurator generalny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak wskazują politycy Solidarnej Polski, rozporządzenie godzi też w traktaty europejskie i suwerenność państw członkowskich, a na to nie ma zgody, podkreśla Zbigniew Ziobro. Więc to jest mechanizm bardzo groźny, bo oni będą w ten sposób uzurpować sobie prawo do ingerowania w sprawy związane z polską kulturą, z polską edukacją, ze sferą oczywiście mediów, które dotyczy tych obszarów, z prawem rodzinnym, działaniem oczywiście organów państwa, w tym organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, ale wszystkich organów państwa, bo tam są definicje bardzo szerokie i pozwalające na dowolne w zasadzie ich poszerzanie, że wszelkie akty władzy, działania organów państwa mogą być poddane kontroli pod kątem zgodności z wartościami unijnymi. Jak to są wartości, to oni decydują, co to są wartości, jak je rozumieją. Stąd też decyzja ministra sprawiedliwości o podjęciu kroków w celu zatrzymania działań, które godzą w interes Polski. Jako prokurator generalny takie działania procesowe chcę podjąć, aby wykazać, że to rozporządzenie jest sprzeczne z polską konstytucją, a jest w bardzo wielu punktach i mam nadzieję, że w konsekwencji uda się doprowadzić do zablokowania, gdzie będzie to bardzo trudne, negatywnych konsekwencji dla przyszłości Polski wynikających właśnie z tych tendencji, z tego rozporządzenia, tej drogi, którą wybrały niektóre dominujące państwa Unii Europejskiej, jak Niemcy, ich są właśnie narzucić takie przekształcenie tej Unii Europejskiej w coś, co miałoby być docelowo państwem federalnym. Po podpisaniu dokumentu w obozie rządzącym doszło do podziału. Na zapisy rozporządzenia od początku nie godziła się Solidarna Polska, co sprawiło, że przyszłość Zjednoczonej Prawicy stała pod znakiem zapytania. Ostatecznie nie doszło do rozpadu koalicji. Centralne Biuro Śledcze Policji aresztowało 17 osób. Grupa wyłudzała podatek VAT i prała brudne pieniądze. Straty Skarbu Państwa oszacowano na co najmniej 50 milionów złotych. Do zatrzymań doszło we województwie wielkopolskim. Centralne Biuro Śledcze Policji aresztowało w sumie 17 osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych znajduje się szef grupy przestępczej. Nielegalny proceder polegał na wystawianiu przez zależne firmy faktur za fikcyjny obrót europaletami, deskami oraz drewnianymi opakowaniami. W rzeczywistości do takich transakcji nigdy nie dochodziło lub obrót był niewielki i nieadekwatny do wystawionych rachunków. Grupa działała od początku 2018 do połowy 2019 roku. W tym czasie uszczupliła Skarb Państwa co najmniej o 50 milionów złotych. Śledczy przeszukali już podejrzane firmy i zabezpieczyli dokumenty. Prokuratura zabezpieczyła także nieruchomości, samochody oraz pieniądze należące do podejrzanych. Dwóch z nich odpowie za tak zwaną zbrodnię VAT-owską. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Operator systemu przesyłowego gazociągu na terenie Czech rozpoczął eksploatację gazociągu, który może transportować gaz na południe Europy, także z Nord Stream 2. To pokazuje, że projekt polityczny Rosji i Niemiec jest w bardzo zaawansowanej fazie.
Według strony czeskiej to przede wszystkim wzmocnienie połączenia Czech i regionu Europy Środkowo-Wschodniej z rynkami gazu na zachodzie kontynentu. Tak firma Net4Gas tłumaczy rozpoczęcie eksploatacji gazociągu, który może transportować gaz także w połączeniu z Nord Stream 2. Koszt, jaki ponieśli Czesi, to 540 milionów euro. W komunikacie czytamy, że to przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa i opłacalnego dostępu do dostaw gazu, zwłaszcza na Morzu Bałtyckim, a źródła dostaw mają być zróżnicowane. Mowa tu o Stanach Zjednoczonych, Norwegii, ale również Rosji, co niepokoi wiele państw europejskich, w tym przede wszystkim Polskę i Ukrainę. W ostatnim czasie operator Nord Stream 2 poinformował, że gazociąg w wodach niemieckich został już ukończony, a władze Niemiec przyznały, że nie zmienią stanowiska w sprawie projektu. Silnym oponentem politycznej inicjatywy Kremla są Stany Zjednoczone, które nałożyły sankcje na podmioty zaangażowane w rozwój projektu. Z Anglii, tam natychmiastowym został wprowadzony całkowity lockdown. Przywrócony został m.in. zakaz wychodzenia z domów bez uzasadnionego powodu. Nowy szczep koronawirusa w Wielkiej Brytanii rozprzestrzenia się bardzo szybko, paraliżuje pracę szpitali. W samej Anglii liczba pacjentów z COVID w szpitalach w ciągu ostatniego tygodnia wzrosła o prawie 1/3 do prawie 27 tysięcy. To liczba o 40% wyższa niż w szczycie pierwszej fali w kwietniu. Premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że aby zatrzymać rozprzestrzenianie się nowej mutacji wirusa, potrzebne są konkretne i szybkie działania. Dlatego też wczoraj ogłosił, że w całej Anglii w trybie natychmiastowym zostaje wprowadzony całkowity lockdown. Oznacza to, że rząd ponownie nakazuje ci pozostać w domu, możesz opuścić go tylko z ograniczonych powodów dozwolonych przez prawo. I tu prawo w Wielkiej Brytanii pozwala na zrobienie niezbędnych zakupów, takich jak jedzenie czy leki. Opuścić dom można także w przypadku dojazdu do pracy, ale tylko wtedy, jeśli nie ma możliwości pracy zdalnej. Uzasadnionym powodem są także ćwiczenia fizyczne. Można wykonywać je raz dziennie w okolicy swojego domu z maksymalnie jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego. Dopuszczalne są także wizyty u lekarza oraz w punktach testowania. Opuszczenie miejsca zamieszkania jest także możliwe, kiedy jest ono spowodowane ucieczką przed przemocą domową. Ponieważ musimy teraz zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby, szkoły średnie i uczelnie w całej Anglii muszą przejść na nauczanie zdalne. Od dziś pozamykanych jest także większość sklepów i punktów usługowych. Puby, bary i restauracje mogą działać w systemie na wynos i z dostawą. Zakazana jest jednak sprzedaż alkoholu na wynos. Nadchodzące tygodnie będą najtrudniejsze, ale naprawdę wierzę, że wkraczamy w ostatnią fazę walki. Do kiedy obowiązywać będą nowe restrykcje, tego nie wiadomo. Premier Boris Johnson wyraził jednak nadzieję, że będzie je można poluzować w połowie lutego. Do tego czasu, jak wskazał szef rządu, zaszczepieni już będą najprawdopodobniej wszystkie osoby z grup priorytetowych. To były informacje dnia. Więcej w południe. Zostańcie Państwo z telewizją Trwam. Z Panem Bogiem. Najbliższe dni niestety będą raczej deszczowe. Śnieg tylko w górach i miejscami na ziemi łódzkiej. Joanna Wysocka, czas na aktualne prognozy. Znad wschodnich granic naszego kraju w stronę centrum i północnego zachodu przemieszczać się będzie rozległa strefa umiarkowanych opadów deszczu. Od Warmii przez Kujawy, Wielkopolskę, ziemię lubuską oraz Śląsk te opady zaczną się zmieniać w deszcz ze śniegiem. I w tych regionach temperatura będzie najniższa, około 1 stopnia. Na plusie i również tam prognozujemy mgłę. Cieplej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie oraz miejscami na Mazowszu 6-7 kresek. Na krańce zachodnie opady dotrą pod wieczór. Przyczyną pogorszenia pogody będzie niż atmosferyczny, którego centrum znajdzie się nad Mazowszem. Ciśnienie będzie spadać, a to niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.
Jutro niestety pogoda nie ulegnie poprawie. Rano i przed południem spodziewać możemy się opadów deszczu ze śniegiem. Czasami mokry śnieg popada w północnej Polsce. Po południu opady śniegu z deszczem, lokalnie śniegu, zaczną się pojawiać na Śląsku, kierując się następnie w stronę ziemi łódzkiej. Jednak dalej będzie ciepło, tylko na Suwalszczyźnie i Pomorzu około 1 stopnia na plusie. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia.